bardzo pojebanym pasz. Mikielecka szkoła jazdy się kłania, nie do wyjebania. Hip HOP, aż do wyczerpania. To nie blaga, to nie żaden blem. Hip-hopowa muza napierdala niczym deszcz. To jak gryba, nie ma dla nich granic, nie ma raz. Jakie to uczucie, ty to bardzo dobrze znasz. Nie ma bata, nie ma takiej siły. Nie ma możliwości, by powstrzymać naraz tylu gości stary. Spójrz dookoła, co się dzieje. Cały świat skupiony dzisiaj jednej hip-hopowej scenie. Różne języki, jeden sposób myślenia. Hip-hopowy beat wszystko zmienia, czy to czuje? No właśnie jesteśmy na miejscu. Będziemy je teraz smażyć. Jakieś takie zarostwo. Zobaczymy. Cały stomach już. Tak jak zawsze, czyli później człowiek śmierdzi z polenizną, ale mniejsza o to w sumie. Już jak widzicie, noc, ciemno się zrobiło, nic nie widać. Wracamy do domu, na szczęście niedaleko mam to solarium, to na piechotę to jest raptem 3 minuty, 4. Faktycznie dojdę tylko do krzyżówki, jestem już przy domu, także wszystko strasznie blisko. No cóż, to było na tyle. Będę się starał robić takie rzeczy właśnie od kuchni częściej. Co do tego solarium jeszcze może powiem, że to nie jest moje rzecz, którą jakoś szczególnie lubię robić. No ale prawda, tutaj jeżeli chodzi o paleniznę, to jest, można powiedzieć, czasami się przegrywa przez to, jak wyglądamy na scenie, prawda? Jak jesteś biały jak mąka, no to później światło brakło, no. Jak jesteś biały jak mąka, to później, prawda, jak nakładasz tą pastę, ten tan, albo pasta, albo spray, to zależy też od upodobań. To się po prostu ciężej nakłada i akurat jeszcze scena, inne światło i można wyglądać po prostu naprawdę biało. Wydaje się, że wygląda się, jest ta opalenizna taka sztuczna, prawda, ale tak naprawdę chodzi się biało na scenie. Dlatego właśnie powinno się kilka razy przynajmniej, żeby ta skóra złapała. Poza tym też jest po solarium skóra jest taka, można powiedzieć, sucha. Ona się tak jakby jeszcze ściąga i to już naprawdę. No, muszę szybko przejść. Się ściąga i jest, można powiedzieć, jak papier już się robi. Także też fajna sprawa dla osób, które się przygotowują do zawodów. Psychicznie też jest, tak można powiedzieć, troszeczkę lżej, bo wyglądamy lepiej, prawda? No, to było na tyle. Koniec gadania. Songo.af, pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania. I jeszcze najważniejszy komunikat. Zapraszam na mojego Facebooka, tam w każdy dzień znajdziecie coś nowego. Jakieś zdjęcia, jakieś relacje z dnia. Na razie.